program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witam Państwa serdecznie po dłuższym niebycie. Po wakacjach, proszę Państwa. Państwo nie słyszeli, ale ja już słyszałem, Mirek jest nabuzowany. Bo Ty nie widzisz, bo człowiek emeryt to wstaje 4 rano. I myśli od rana, jak komuś zepsuć, proszę Państwa, nastrój. A wiesz, że niektórym ludziom na przykład przeszkadzają samochody, jak mają otwarte logi, jest upał na przykład, o, jeżdżą po takim torze, na który pojedziemy zresztą, i mówi, też hałas robią w dzień. Więc wiesz, powiem tak, ja nic nie mówię. Moja partnerka, poczekaj, po chwilę posłuchaj. Moja partnerka mówi tak do mnie: słuchaj, denerwujesz mnie, to przeważnie w nocy. Ja mówię, co się stało? Słyszę, jak ci krew krąży. Buzuje. W tętnicach. Przenieśliśmy się z ulicy Przytorowej na tor kartingowy. Gdzie grzejemy ławę? Nie chodzi o motokart, o grubszy nie sprzęt. Nie nasze stowarzyszenie. Chodzi o grubszy sprzęt, no i doszło do takiej kolizji mieszkańców z fanami motoryzacji, tak? To nie jest wina ani mieszkańców, nie jest to wino mieszkańców, nie jest to wino nasze, nie jest to wino z automobil klubu, tak? Że jest, my przeciwko sobie nie powinniśmy w ogóle występować, nie powinno być rozmowy na temat tego, że my jesteśmy za, my jesteśmy przeciw, a my was nie chcemy, nie. Tego nie powinno być. Nas postawiono naprzeciw siebie do bitwy. To jest bitwa, jak zostaliśmy zmuszeni do niej, sytuacjami czy decyzjami, które zostały wcześniej podjęte. Tylko trzeba się zadać sobie pytanie, kto doprowadził do tej sytuacji? Ja muszę powiedzieć, że tych młodych ludzi wspieram. Ja podpisałem tą ich petycję. Ja też podpisałem. Toru i uważam, że... I zawsze będę wspierał takich pasjonatów motoryzacji. To są wielka pasja. Bo ja pamiętam, jak ja byłem młody, byłem taki sam i trzeba im tu dać skończyć ten program i aż do końca, póki w Suwałkach nie powstanie nowy tor wyścigowy z prawdziwego zdarzenia. Może to takie wybory powinny być bezpośrednie, może właśnie, żeby dostać tą takie carte blanche od tych mieszkańców. Pokazuję, zrobiłem to. Ja jako osobiście, nie jako rada tam, w sumie podpinacie się pod czyjeś wykonawstwo Urzędu Miejskiego jako rada. Nie, pokaż ty osobiście, co zrobiłeś. Swoje interpelacje pokaż. Pokaż, ile pokaż ich złożyłeś. Ile, jak naciskałeś prezydenta, jak naciskałeś wiceprezydentów, jak, prawda, działałeś w sprawie na przykład obrony tego toru. I może trochę mniej na sport, ten, który już dobrym życiem żyje, a przeznaczyć może trochę tych funduszy na budowę tego toru.